Po ponad 2 latach mieszkańcy i turyści doczekają się odbudowy promenady w Trzebieżym. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem i na pierwszy spacer po całym ciągu spacerowym będzie można się wybrać tuż przed tegorocznymi wakacjami. Od czasu pożaru w listopadzie 2018 roku spacer był możliwy jedynie po połowie uratowanej promenady. Choć od tego wydarzenia minęło ponad 2 lata, to nadal była to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Do postępowania o odbudowie promenady przystąpiliśmy w ubiegłym roku. Wykonawca robót przystąpił do realizacji z początkiem stycznia, wtedy mu przekazaliśmy plac budowy. Umowny termin wykonania zadania to był koniec maja bieżącego roku, ale ze względu na fakt, że część mieszkańców czy społeczności uważa, że na pewnym fragmencie promenada jest zbyt nisko posadowiona, w połowie maja zawnioskowaliśmy o pewną korektę do projektanta, korektę naniósł i pewnie realizacja nam potrwa do końca czerwca tego roku. Przypomnijmy, że do pożaru promenady doszło w listopadzie 2018 roku. Do podpalenia przyznało się 2 mężczyzn, którzy tego dnia byli pod wpływem alkoholu i narkotyków. W listopadzie ubiegłego roku usłyszeli wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody solidarnie w wysokości 2 700 000 zł. Obecnie prace przy odbudowie zbliżają się ku końcowi, a ciąg spacerowy będzie wyglądał niemalże identycznie jak przed pożarem. Całe palowanie zostało wykonane, położone zostały już deski z remulatu, zaczęto również wykonywać już oświetlenie i też w ramach innego zadania przebudowujemy monitoring, który też jest realizowany do końca czerwca tego roku. W międzyczasie na całej trasie zaczną pojawiać się elementy małej architektury, czyli ławki, leżaki, kosze i stoły. Koszt całej inwestycji to 3 100 000 zł.